wywieszamy ostatnie budki od was, które dostaliśmy. Tak, tak, niektórzy powiedzą, ale za późno, zdecydowanie za późno. No, naszym zdaniem nie lepiej za późno. Lepiej późno niż później. Dlatego, że jak fachowcy określają budki... Jak nie ten sezon, to w przyszłym roku. Tak, budki wiesza się przez cały rok. Po prostu na... ptaki osiedlą w nich w przyszłym roku, nie w tych. Natomiast już się przyzwyczają, że one tutaj są. I teraz już wieszamy ostatnie budki. Długo się nad nimi zastanawialiśmy, dlatego nam to tyle zajęło. Bo to są nietypowe budki. Budki tak zwane otwarte. Akurat nie tą, co wiesza Adam, bo ta to jest dla jaskółek. I ona akurat nie jest otwarta. Natomiast mamy jeszcze budki dla kosa i... kogo? I dla gatki. Kurde. Dla pliszki, pleszki. A, dla pliszki chyba tej siwej takiej, wiecie, z takim długim ogonkiem, co chodzi. A co nam się osiedliła na poddaszu. A prawda jest taka, że każda budka jest dla tego ptaszka, który się w niej osiedli. Tak. Bo nie ma tutaj napisane, wiesz. Nie, no wiadomo, że... Especially for pliszka. No tak, ale wiadomo, że tutaj w tej budce, co wieszasz, nie osiedli się sójka, no bo ona ma duże dupsko i się nie zmieści. Wieszamy tą budkę jaskółczą na elewacji. A dlatego, że nie wiem, jak pamiętacie rok temu tutaj, tu będzie nasz przyszły kurnik. Pokaż gniazdo. Nasz przyszły kurnik, w tej chwili to mamy tu składzik, tam na różniku. Kiedyś mieliśmy małe jaskółki. I dlatego wieszamy tę budkę jaskółczą tutaj zaraz obok. Kołek. Kołek? I śruba. O jest. Śruba. Znaczy wkręt. Właśnie, mów po polsku, bo się zaraz ktoś powie, że, nie, że mówisz nie po polsku. No i jeszcze zostały nam te właśnie takie otwarte. Ile? Trzy budki, tak? Trzy czy cztery otwarte. I one będą tutaj na tej elewacji. To jest nasze królestwo. Już nie używane, tylko przez gości. Tutaj na tej elewacji będzie. Znaczy nie to, żebyśmy gości wyganiali do tego miejsca. Nie, nie. Goście sami jak chcą mieć bardziej intymnie, bo na przykład... W domu nasze, mamy na razie zasłonkę. Więc musimy sobie w życiu radzić. I co, trzymają się te kołki? Zaraz zobaczę. O. A ty to poziomo zrobiłeś? Nie, kurde, pionowo. No właśnie, czy będzie poziom? O. Mocno się trzyma. Orła wytrzyma białego. Lepiej, żeby nam tu nie latały. Bo zaraz nas ochronią i będziemy mieli tyle. Dobra. Znajdujemy się na tyłach naszej stodoły. Tutaj są te dwa piękne... Chyba na moich tyłach. Tak. Tu są te dwie piękne, dwa piękne wrota. Tak, tak. Ktoś powie, co w tym pięknego, no... Powiesz o moich pięknych, jędrnych... Wrotach? Udach. Udach. Nie widać nic. O, idzie Dziunia. Chce chodzić czasem tu po ogrodzie. Tylko nie po moim szczypiorze! Pokaż się, bo i tak za chwilę pyta ktoś, a gdzie drugi piesek? Tak. Jest. Dostała taką skórę i chodzi z nią cały czas w mordzie i pilnuje. Musiała ją zgubić gdzieś. Dziunia, gdzie jest skóra? To jest odpowiedź jej. I teraz znajdujemy się właśnie na tyłach naszej stodoły. Tam jest stary wychodek. Tu jest nowy wychodek. A to jest budka dla kosa. A Adam wiesza teraz budkę dla kosa. Budka dla kosa wygląda bardzo podobnie jak ta, którą tutaj widzicie. Jest nieprzekoszona. Tak. O, coś takiego.
To jest taka otwarta budka. Tylko, że jak wiadomo, kos jest dużym ptakiem, więc ta budka też jest duża. Dzisiaj rano obserwowałem kosa, to jest naprawdę duży ptak. To coś jak... Nie wiem. Nie pliszka, tylko ta jak sójka? On jest taki właściwie wielkości kawki trochę. Ale mniejszy niż sójka. Sójka? Sójka to, no to jest nie, ogromna. Mniejszy. Sójka to jest wiesz. Sójka to już prawie bodzie. Tak. No i taka sama, jak widzicie, z otwartym przodem. Dlatego długo się, o co chodzi z tym długim zastanawianiem się. Dlatego, że z racji tego, że ona właśnie jest taka otwarta, no to się zastanawialiśmy długo nad tym, gdzie ją powiesić. No bo ona na drzewie nie jest, znaczy je, można ją wieszać na drzewie, ale trzeba wtedy drzewo zabezpieczyć. Na przykład zrobić takie, na przykład jak widzicie, o tam naszą, to jest nasza gruszka stara. I tutaj trzeba by dookoła tego pnia zrobić taki na przykład płat półmetrowej blachy dookoła pnia, no żeby po prostu zabezpieczyć przed czymś kotowatym, lisowatym i jakimś takim pazurkowatym, żeby po prostu nie wdrapał się na tego drzewa, na to drzewo. Na tego drzewa. Żeby nie wdrapał się na to drzewo, czyli po prostu, żeby takie było zabezpieczenie. O, chyba kos przed chwilą wleciał. Jasne. No i dlatego najlepszym miejscem do montowania takich budek są elewacje budynków. Dlatego, że nie trzeba żadnego takiego zabezpieczenia robić. No, chyba że ci psy albo koty latają po ziemi pod tym budynkiem i ptak wyskoczy młody i... No, to, ale to jest no niestety życie. A gdzie tamta pchła? Dziunia! Znikła. No następne, to ja myślałam właśnie po drugiej stronie, żeby dać przestrzeń trochę panu kosowi. A opowiadałaś już o naszych murarkach? O, popatrzcie, chłopaki wychodzą. Tutaj jest jeden, tutaj drugi siedzi. O, już gdzieś, poczekaj, gdzieś zniknął. Gdzie to jest? O, siedzi, widać go? Tutaj siedział gdzieś. Nie, poszło. No i naszych, o tutaj siedzi chłopak, jak patrzy. Jak się patrzy, chłopak. Zaraz zrobię wam takie zbliżenie, że... O, jaki fajny. Teraz opowiedz całą historię. Murarki przyjechały do nas od... Od Agnieszki, pozdrawiamy Agnieszkę. Przyjechały od pani Agnieszki do nas, która zajmuje się chyba wysyłką takich kokonów, prawda? Między innymi. No, ona zajmuje się, mam nawet ulotkę, wiecie? Miałam ulotkę, ale dziś mi zniknęła. No i dojechały do nas, kurde, w stanie półżywym. Dlatego, że chłopaki już się zaczęły wykluwać. I zanim Adam dojechał z paczką do domu, to już latały po samochodzie. Oj nie, słuchaj. Po kabinie samochody. Nie ma co, samochodu. Bawełnę. Oczywiście. Kurierzy dali ciała, no. Kurierzy, ja was bardzo lubię, ale... No niestety, no, ktoś tu zawiódł. Jeżeli tydzień przesyłka jedzie, no to trochę coś jest nie tak. Także pewna znana firma, nie wymienimy nazwy. Ale no... Miała być przesyłka w czwartek przed świętami, niestety była w środę po świętach. I chłopaki się już zaczęły wykluwać. Że ja pojechałem do placówki. No i odebrałem osobiście tą paczkę. No ale dobra, mniejsza o to. W każdym razie wykluły mi się już w samochodzie, zaczęły latać, więc nie mogłem otworzyć okien ani nic. No i musiałem tak dojechać. Na szczęście domek już mieliśmy, bo domek przyszedł na czas. No i od razu tam te wszystkie kokony przerzuciliśmy do środka, a te wszystkie... o, chłopaki teraz chodzą, to możesz pokazać. No bo... O. A wszystkie, które chodzą, zebraliśmy do słoika i też wrzuciliśmy tam i dlatego sobie chodzą. Plusem tego wszystkiego było to, że pogoda była bardzo kiepska, w sensie było zimno. I jak wiadomo, jak wiemy, kiedy jest zimno, to pszczoły są bardzo takie niemrawe. I to nas uratowało. Łatwo je było zgarnąć do pudełka, do słoika i umieścić w tymże oto domku,
który zakupiliśmy przez internet. Na razie póki co zakupiliśmy. Kolejny zrobimy. Bo nie mamy... chodzą chłopaki, chodzą. Bo nie mamy po prostu póki co czasu na takie rzeczy, a są to fajne rzeczy, które na pewno w przyszłości będziemy robić sami. Natomiast no nie w tej chwili. Tak samo jak i nie w tej chwili. Musieliśmy po prostu prosić Was o pomoc w sprawie budek i też budki na razie zakupiliśmy i... Ale też dostaliśmy od Was budki oczywiście, są tak? Od widzów, tak? Tak, budki są od widzów. Ale my się wywiązujemy i ostatnie budki dzisiaj wieszamy. Dokładnie. No, także wszystko w swoim czasie będziemy robić. Natomiast no nie teraz, kiedy mamy inne prace ogrodowe do zrobienia. Także teraz tutaj obok siebie powiesimy te trzy budki. O, jest. Gdzie znajdowałaś? Zwiedziła działkę i wróciła. Mordo, mordo. Dobra, na robotę. Chciałabym Wam pokazać nową odmianę boczniaka, którą sobie zamówiliśmy w sklepie Planto. To, co teraz Wam pokazuję, to jest ostatnie kępki boczniaka tego klasycznego, takiego ostrygowatego tak zwanego. I tyle nam zostało. Natomiast tu chciałabym pokazać, może on nieestetycznie za bardzo wygląda, bo nam przerósł i to mocno. Już się załamuje pod swoim ciężarem. Ale chodzi o to, żeby Wam pokazać, jak on rośnie. To jest boczniak Black Pearl z czarnym łebkiem. Tutaj widać takiego na przykład z czarnym łebkiem, który został wchłonięty przez tego. Tutaj też widać takiego. One mają takie bardzo ciemne łebki. Znacznie bardziej ciemne niż ten klasyczny boczniak, który tam widzicie. Ale u nas on przerósł, dlatego tak śmiesznie wygląda. Naprawdę, aż mu się blaszki zaczęły wywijać. Ja go będę ścinać i planuję dodać go do pasztetu z soczewicy, który będę robiła. Gdyby ktoś chciał, to zawsze można go przecież wcześniej ściąć, prawda? Zanim on nie jest jeszcze aż taki rozwinięty. Ale takiego to można nawet dodać wszędzie do jakiegoś leczo. Właśnie pasztetu, ja go zmielę z marchewką, z cebulą i soczewicą i dodam go do takiego właśnie pasztetu i zobaczymy, jak to będzie smakować. Mieliśmy dwa baloty boczniaków z zeszłego roku. Nie, trzy baloty nawet. I one tak na zimę zostały wstawione do garażu. Już właściwie na straty spisane, bo one plonowały w zeszłym roku. A tu wchodzimy do garażu. I taka niespodzianka. Proszę. Z pierwszego balotu już poszedł taki rzut piękny. Czekamy na kolejne, czyli po zimie się ożywiły, jak trochę wzrosły temperatury. No i takie naprawdę solidne, nie? Kawał kotleta będzie z takiego boczniaka. Także balotów za szybko nie ma co wyrzucać, bo się może okazać, że niespodzianki będą, nawet jak się przez zimę boczniaki przemrożą. No ale oczywiście wyrzucać to też nie można, tylko oczywiście na kompost. Na kompost taką kostkę po boczniaka wyrzucamy, ona się tam przykompostuje i zasili nam nasze ogrody. Także dla tych, co lubią boczniaki i smażone kotlety z boczniaków, bon appétit!
Szykujemy kolejny zagon warzywny. Natomiast o tym dowiecie się, myślę, że w następnych odcinkach. A dzisiaj... Dzisiaj jest czas na ziemniaki. To znaczy... Wymyśliłam sobie, że w tym roku będę uprawiać ziemniaki trochę inaczej, bo w tamtym roku ziemniaki całkowicie nie... Znaczy nie mogę powiedzieć, że się całkowicie nie udały, natomiast niektóre odmiany miały bardzo dobre plonowanie, ale no miałam problemy z takimi chorobami grzybowymi, bo to jest stare, wiecie, ziemia nieprzygotowana. W tym roku przygotowaliśmy to poletko bardziej, zwapnowaliśmy to, daliśmy trochę obornika i przykryliśmy to słomą na zimę. I tak to teraz wygląda. Natomiast ja sobie wymyśliłam, że w tym roku będę uprawiać ziemniaki w kopcach takich słomianych, czyli jaki jest plan. Teraz to, co tu widać, to ja sobie chcę zgarnąć, bo chodzi o to, że pod tą słomą jest obornik. I żeby rośliny mogły skorzystać z tego obornika, to ja wezmę grabki i tak zagrabię, porobię takie zagony. W te zagony wrzucę ziemniaki, a na to pójdzie jeszcze gruba 20-centymetrowa warstwa słomy. Dzisiaj w nocy nas tak zlało, że wszystko jest fajnie mokre. O. Jest, ziemia jest... No, słoma jest bardzo ciepła już. Ziemia ogólnie jest ciepła. Natomiast wiadomo, że pod słomą będzie trochę chłodniejsza, więc ja ją trochę przerzucę. Dzisiaj tak trochę świeci, ale nie świeci, takie jest trochę zamglone. Ale myślę, że ona się ociepli, bo jutro ma być 23 u nas chyba, 23 stopnie, w poniedziałek 25. Więc no, u nas będzie ciepło, ta ziemia się na pewno ogrzeje. Więc myślę, że tak to właśnie zrobię. Czyli teraz sobie mam taki znacznik do wyznaczania. Wyznaczałam sobie tutaj odległość rzędu. I teraz tak będę wyznaczać tutaj rzędy. I te rzędy wyznaczą mi, gdzie będę ściągać grabkami tą słomę i ten obornik. No i potem będę tylko wrzucać ziemniaki. I na to pójdzie jeszcze, po całości pójdzie słoma. No i oczywiście na słomę położymy już nasze nawodnienie, żeby było przygotowane. A tutaj rośnie nam topinambur, więc też muszę go wyściółkować, żeby nam nie zachwaściło się. Tutaj tak samo było ładnie opielone, trochę już się zachwaściło, ale też muszę dać słomę, żeby... No, mamy na razie ogromny problem z chwastami, jak widzicie. Tu jaki ładny krwawnik, muszę go przesadzić. Jest, mamy masę w tej chwili takiej właśnie, no cóż się czego spodziewać, no taka ziemia na razie nieprzygotowana, natomiast powoli, jak już wysadzimy wszystkie rośliny takie warzywne, to będziemy to powoli tutaj odchwaszczać. Plan jest taki, żeby, w sumie to jeszcze nie wiem za bardzo, czy to zdziabkować, po prostu to zdziabkować, zgrabić co grubsze i położyć teraz na to warstwę grubą słomę i na to zrębki. Bo docelowo chcemy mieć... Ja wiem, że sama słoma nie da rady. Przez nią przebije się na pewno. Co silniejsze, chwasty się przebiją. No to co to Wika tam robi? Chyba się zaplątała w jakieś... Tam sobie Wika chodzi. Zaplątała się w jakieś kneje i gałęzie za nią latają. No więc... Albo w ostateczności położymy kartony i na to słoma, i na to zrębka. No, trzeba jakoś stłumić te zioła, których nie chcemy mieć w tym miejscu, nie? Nie przeszkadzają nam one gdzieś obok, ale no, tutaj między naszymi jagodami, no to raczej nie powinno ich być. Wobec tego taki mam plan dzisiaj. Muszę przygotować te kopczyki, zasadzić ziemniaki i je słomą. Taką mokrą, bo mamy też mokrą słomą już, która się przerabia. I to mokrą słomą po prostu przykryć te ziemniaczki.
Tak to mniej więcej wygląda po zgrabieniu. Bo to tak naprawdę to ja zgrabiłam tylko ze ścieżek tą masę tutaj. No tu jest obornik z ziemią i teraz on będzie jakby na spodzie tego zagonu. Na spodzie, a na wierzchu będzie ta słoma, w której ja teraz tutaj będę umieszczać ziemniaki, a na to jeszcze pójdzie chociaż 20 cm warstwy słomy. Oczywiście pomiędzy grządkami też będzie słoma, żeby nam tutaj żadne zielsko nie urosło. Żeby mieć to po prostu już z głowy, nie? I teraz potem to nawodnienie rozłożymy sobie tutaj na czubkach tych takich zagoników. Wygląda to fajnie, powiem wam. Takie zagoniki słomiane. No, samo przygotowanie zagonów jest ciężkie, w sensie trzeba to przygotować, ale teraz to już ziemniaki, to po prostu się będzie kładło i tyle. Nie trzeba tu nic motykować, przerzucać ziemi. No, jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. Jakie będą plony. Jak te ziemniaki w tym roku będą wyglądały. W tym roku planuję wysadzić tylko dwie odmiany. No, chyba, że tam coś jeszcze jest. Muszę zobaczyć w tych moich workach, bo na pewno będzie katania wysadzona tak jak w zeszłym roku, najlepiej się udała. Trochę tajfuna jeszcze mam, no i miałam redsonia. Redsonia niestety najgorzej mi się udała, wobec tego już chciałam z niej zrezygnować, ale zobaczymy jak mi się tutaj uda. W sensie ile mi tu zostanie jeszcze grządek, bo w tym roku jest tak naprawdę dwa razy mniej grządek niż było rok temu, bo robię szerzej. Zawsze robiłam za gęsto, ale stwierdziłam, że w tym roku zrobię szerzej, żeby miały gdzie się rozrastać, miały tą przestrzeń, żeby łatwiej było no, kopać te ziemniaczki. Znaczy kopać, no nie będę kopać, natomiast będą miały większą przestrzeń do rośnięcia. Więc mam nadzieję, że w tym roku będzie to lepiej rosło niż w tamtym. Przebrałam pierwszą odmianę. To jest katania. Nasze ziemniaki to już mają takie duże kiełki. Pomimo, że trzymane w piwnicy, to one już takie mają kiełki, zwariowały. No i teraz te ziemniaki będę po prostu zagrzebywać w tą słomę. Natomiast przed jakby przykryciem słomą, to będę jeszcze dodawać odrobinę popiołu. Chociaż w sumie mogłabym tu wrzucić popiół i wtedy wymieszam sobie z popiołem tutaj. Będzie chyba prościej, bo nie mam tego popiołu za dużo. Jak widzicie, trochę się tylko zebrało z ostatnich dni. No i tak będzie prościej. Tak znalazłam na jednej stronie, że pani po prostu w popiole umieszczała te, albo posypywała tutaj na tym wale, posypywała popiół, albo obtaczała je popiołem, że niby to też coś daje. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Zobaczyliśmy akcję przy naszym domku dla pszczół. Zwariowały pszczoły. Wiecie, słońce dzisiaj wyszło, jest naprawdę ciepło. Także mi w kurce jest ciepło, za ciepło. O kurcze. Patrzcie. Widać to? O, zobaczcie. No ja nie chcę podchodzić tam, bo możesz je zestresować czy coś. Nie, bo to wiecie, te co są, te jaja, które były, wrzuciliśmy tam do tej szczeliny takiej i to z nich zaczęły się pewnie wykluwać kolejne pszczoły. I one... Wielki bzyk. No, bo się ciepło zrobiło. Fajnie. A tam jakieś inne są też czarne jakieś. Może to już samice się zaczęły też wykluwać. No fajnie, fajnie, fajnie. Niech ona sobie tam... O, zobacz jak się schowały, widzisz? One czują tutaj, to dlaczego trzeba się stąd ewakuować. Thank you.
Widać pięknie budowę warstwową wałów i obrzeży właściwie, bo tu są miejsce bez obrzeża, później są same paliki, później z faszyną, w środku liście, głównie kasztanowca i jakaś trawa zeschnięta, siano. Później faszyna zostaje, mamy nieprzerobiony kompost, a na kompoście dobrze ubitym już jest warstwa ostateczna ziemi. Tak będzie to finalnie wyglądać, czyli to jest piętaszek drugi, bo tu jest piętaszek pierwszy. To będzie wyglądał tak jak fistaszek drugi, który jest już wysiany. Tylko szczypiorki widać gdzieniegdzie. To jeszcze trochę nas czeka. A ziemniaczki? Skończone? Piękne. Piękne są? Już rosną? To dobrze. Już wam pokazuję. Ciekawe, czy nauczy się wchodzić właśnie nie po grządkach. Zobaczymy. No jak ścieżki będą wyraźne, to i psu będzie łatwiej. Na razie powiedzmy, że nie jest najgorzej. No, tak wyglądają ziemniaczki w tej budowie redlinowej, słomianej, z nawodnieniem powierzchu już przyczepionym. Gdzie tam było go za dużo, to podwójnie zostało dane, tak jak tutaj. Proszę bardzo, tak to wygląda w finale. A jeszcze pokażę wam taki bonus mały, co udało mi się zrobić ostatnimi dni, kiedy nie nagrywałem. Zanim wam pokażę, to jeszcze chciałem wam pokazać, jak fantastycznie kwitnie, czy już nawet przekwita mirabelka. No po prostu coś pięknego, to był zalew kwiatów, ale no troszeczkę już opadło. Były też wiatry mocne, ale mimo wszystko cały czas cieszy oko. Piękny widok, tutaj trzmiele latały, nasze nowe murarki chyba też powoli zaczynają odwiedzać to miejsce. Także coś pięknego, co tu się dzieje. Ciekawe, jak dużo śliweczek będzie, bo z tej śliwki są bardzo dobre mirabelki. Takie można jeść jak czereśnie, są słodziutkie, fajne. Zobaczymy, co będzie dalej. A tak z kolei pięknie kwitnie nektaryna Red Gold. Piękne. Listki dopiero gdzieś tam wychodzą, ale kwiatków już pełno. A tak kwitnie brzoskwinia czerwonomiąższowa. Nie nagrywałem, bo padał deszcz i ja sobie trochę w czasie deszczu pracowałem. Oczywiście to nie była jakaś mocna ulewa, no ale sprzętu nie wyjmowałem. Więc nie nagrywałem na przykład, jak obok tych drzewek, które oglądaliście w poprzednich filmach, zrobiłem taki łącznik do następnego. On też będzie ten łącznik wysypany oczywiście z rębką, natomiast w środku posadziłem porzeczkę. Tu w tym przypadku akurat rośnie porzeczka czarna, dlatego że tu jest wiśnia, a one się bardzo lubią, więc tam ze sobą jakoś chyba symbiozują, skoro porzeczka czarna ma właśnie wpływ na plenność wiśni, a porzeczka czerwona na plenność gruszy. Także w tym miejscu zostało to dosadzone i jeszcze tam dalej. Cały czas rośnie ta górka po środku, coraz więcej jest na nią wysypywane, jak widzicie, takich wykopanych kęp traw. A skąd to się wzięło, zaraz pokażę. Tu tylko z takich ładniejszych, gdzie mniej trawy, a więcej tej takiej roślinki fajnej. Robię obrzeże już. Tutaj będzie wyrównane, wykoszone, oczywiście regularnie będzie tu koszone, a tu już za tym obrzeżem od razu będzie górka się zaczynać i właśnie to będzie wnętrze tej górki, bo na razie wnętrze. A skąd się wzięło, już pokazuję. Przy wygrodzonym rogu działki, ale właściwie to bardzo blisko już zewnętrznej granicy, ponieważ te sosenki, które tam widać za ogrodzeniem, to jest jeszcze nasza działka, ale już brzozy, które widać dalej, to już działka sąsiada. Pozdrawiam serdecznie nowego sąsiada, który jest pierwszym sąsiadem, który, że tak powiem, jest zainteresowany takim zdrowszym życiem, takim życiem na uboczu, samowystarczalnością i wieloma tego typu tematami.
Oczywiście nasz projekt ekosąsiedztwa będziemy rozwijać, więc są jeszcze w okolicy tereny do sprzedania. Jeśli ktoś ma ochotę właśnie żyć na wsi w pełni samowystarczalnie, w zgodzie z naturą i chciałby gdzieś koło nas blisko, to napiszcie do nas. Jest o czym pogadać, bo są jakieś tereny, więc można pokombinować. Oczywiście linka też dam w opisie do artykułu, gdzie opisywaliśmy ten nasz pomysł ekosąsiedztwa i ogrodu naturalnego, więc będziecie mogli dużo, dużo więcej poczytać na ten temat. Kto jest zainteresowany właśnie takim życiem zdecydowanie innym niż miejskie i nawet trochę innym niż wiejskie, to zapraszamy. Ale wracając, przy rogu działki powstały już też wykopki. Kilka takich kółeczek zrobiłem, w tym miejscu dokładnie 5. I szóste to będzie dzika grusza, która tutaj rośnie. Tylko muszę ją podciąć ładnie, troszeczkę oczyścić teren przy niej. I tu będzie kolejnych 5 drzewek, bo to jest taka polana, zaraz już jest las, no to trzeba tylko posprzątać gałęzie, które poobcinaliśmy i będzie trochę więcej miejsca, trochę więcej prześwitu tutaj, więc tu będzie już kolejne drzewka, a kolejne będą za ogrodzeniem, już pokazuję. Tutaj za ogrodzeniem jest taka ogromna polana. Na nią jest plan taki, że będzie kontynuacja sadu, bo jakby to będzie przedłużenie naszego sadu, to się mniej więcej w tej samej części znajduje. I dodatkowo ten teren też będzie wygrodzony, także tutaj już jest siatka, już są słupki. Nawet wiertnicę mamy już, słuchajcie. Także jeżeli ktoś chciałby wpaść, pomóc, to będziemy wdzięczni. Tak jak ekipa kiedyś nam pomogła przy tym ogrodzeniu, które stoi i bardzo nam pomaga. Także wdzięczność zawsze. Teraz następne 100 metrów jest do zrobienia, więc niewiele to jest robota na jeden dzień, ale no, trzeba to zrobić, bo te drzewka młode, wiadomo, są smakowitym kąskiem dla saren. No i tutaj kolejne 5 okręgów, 6 nawet chyba. 6 tutaj, a tutaj już nie ma, dlatego że mimo, że teren dobry pod drzewka, ale tu być może stanie jeszcze szklarnia. Jeszcze nie wiem, czy stanie, na razie są różne pomysły. Trzecią będziemy montować na dniach, czwartą w tym roku na pewno, a może jeszcze piątą, jak dobrze wszystko pójdzie. Także szklarenek będzie u nas pod dostatkiem. Także to jest to i to też nie jest koniec, bo jeszcze jedno miejsce udało mi się właśnie w czasie, kiedy padało, kiedy właśnie no, taka pogoda nie służyła ani wychodzeniu. Agata wtedy robiła płytki, które oglądaliście w ostatnim filmie. Kto nie oglądał, to w prawym górnym rogu oczywiście się wyświetla link. Jeśli się nie wyświetli, to klikamy opis filmu i na samym dole są te filmy wymienione. A ja już prowadzę Was w miejsce, gdzie kolejne okręgi zostały przeze mnie wykopane. Tak jak mówię, jak kropiło, tak lekko padało, to wtedy kopałem, a jak już ulewa była, to się chowałem do domu. Tu mamy kolejny okrąg i tu widać kilka, też chyba 5 będzie w tym rejonie tutaj przed domem. Już za tymi dwoma ostatnimi dołkami to już jest wjazd dla energetyki, który będzie dokładnie tędy, a później tam, gdzie cegły leżą, to tam już będzie parking dla gości, a w przyszłości nasza wiata na samochody, wiata z drewutnią połączona, więc to w przyszłości. A tu przesadzona grusza. Ja jestem ciekaw, czy ona, ale żyje chyba. Znaczy może za wcześnie to jeszcze wróżyć, bo ona może tak samo z siebie puszczać, a później uschnąć, ale myślę, że żyć żyje, a czy przeżyje, to się okaże. No trochę tych korzeni miała, więc myślę, że się uda wszystko. Także kolejne drzewka będę dosadzał, ale ponieważ drzewka mam w doniczkach, to one mogą poczekać, mimo że już niektóre kwitną. Ale ważniejsza robota jest teraz zrobić kolejne grządki i myślę, no dziunia. Myślę, że będziecie mieli ciekawostkę, bardzo fajną ciekawostkę, bardzo, bardzo fajną, bardzo fajny pomysł na grządkę, coś, czego jeszcze u nas nie było. Oglądajcie kolejny odcinek, bo tam cały odcinek będzie właśnie pomysłem na wykonanie nowej grządki, mimo że materiały użyte były już kiedyś używane przez nas, mimo że kształt częściowo był wykorzystany, o tyle takiej dokładnie grządki, jaką teraz robimy, jeszcze nie było. Będzie co oglądać, zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek. A teraz wyświetlają Wam się 3 kolejne i oczywiście link do naszych rabatów. Więc jeśli tylko chcecie, zapraszam serdecznie. Cześć!